Michała Szukalskiego w 30. rocznicę śmierci tego wybitnego artysty. Naszym celem w tej chwili jest przypomnienie postaci Stanisława Szukalskiego, Stacha Zwarty, rysownika, rzeźbiarza, artysty, który był nie tylko wybitnym polskim artystą, ale także teoretykiem sztuki oraz twórcą stylu narodowego, stylu, który miał wyodrębnić polską sztukę od sztuki innych krajów cywilizacji Zachodu, który miał nadać tej sztuce własne, rodzime, oryginalne i niepowtarzalne piętno. W ten sposób Szukalski wpisuje się nie tylko w historię polskich artystów, lecz także w historię tych ludzi, którzy uważali, że Polska powinna być samodzielnym podmiotem, podmiotem dziejów, samodzielnym czynnikiem we wszystkich dziedzinach twórczości ludzkiej. W danym wypadku chodzi o sztukę, a nie wyłącznie odtwórcą, biorcą, elementem tylko i wyłącznie przyjmującym dorobek zewnętrzny, adaptującym go, powtarzającym go w jakiś sposób. Co oczywiście też bywa potrzebne, ale jest po prostu nietwórcze. Stanisław Szukalski, dążąc do wzmocnienia polskiej tożsamości poprzez sztukę, robił rzecz dość podobną do tego, co robił Jan Stachniuk, twórca Ruchu Zadruga, z którym Szukalski zresztą przez pewien czas współpracował. Co prawda współpraca zakończyła się szybko, ponieważ no, wojna położyła kres legalnemu istnieniu obu grup. Niemniej trwałą spuścizną tej współpracy jest symbol toporła. Jeden z bardziej znanych dzieł Stanisława Szukalskiego. Symbol, który jest obecnie symbolem części ruchów narodowych, tych zwłaszcza, które widzą Polskę jako całkowicie samoistny czynnik, niezależny od żadnego czynnika zewnętrznego, nie wyłącznie w aspekcie politycznym czy gospodarczym, lecz także, co jest szalenie istotne, w aspekcie duchowym. W aspekcie duchowym, którego wyrazem jest także sztuka. Stąd właśnie nasza tu obecność i akcja przypomnienia tego człowieka. Mamy nadzieję, że przypomnienie Stanisława Szukalskiego, ten dzień jego pamięci, ten dzień toporła, będzie imprezą stałą, że wpisze się jakoś w tradycję przynajmniej tej części ruchu narodowego, która mówi o rzeczywistej samodzielności, także samodzielności kulturowej Polski, nie tylko samodzielności politycznej, ale także jej samoistności we wszystkich dziedzinach życia. Panie organizatorze, dlaczego akurat Stanisław Szukalski? Z dwóch powodów. Po pierwsze, był sam w sobie ciekawą postacią jako artysta i jako teoretyk sztuki. Jest elementem polskiego dorobku słabo pamiętanym, a i tak ponieśliśmy w XX wieku jako naród, jako zbiorowość takie straty, że uważam osobiście nie stać nas na zapoznawanie swojego dorobku, na jakby rozpraszanie jego, tak? Ale to jest powód ogólniejszy, natomiast jest też powód węższy, to co Szukalski głosił. Uważał bowiem, że powinna powstać sztuka polska, a nie tylko sztuka w Polsce. Uważał, że powinna powstać sztuka, która jest wyrazem swoistego narodowego ducha, która jest przejawem polskiej oryginalności. Nie była zresztą to tylko jego jedyna, znaczy tylko jego idea, tak? Ponieważ idea stworzenia sztuki narodowej nurtowała dwudziestolecie. No przecież styl zakopiański był taką trochę może i naiwną niekiedy próbą tworzenia narodowej architektury, tak? Czy nawet narodowej, można powiedzieć, architektury użytkowej też, tak? Nie był tutaj oczywiście wyjątkiem, natomiast jego wyjątkowość polega jednak na kompletności propozycji, na wypracowaniu stylu, na tym, że udało mu się zebrać uczniów. Szczep Rogate Serce była to grupa artystów, która kontynuowała jego dzieło, którzy się z nim jakoś identyfikowali. Przypomnę, że dwaj ostatni szczepowcy, Marian Konarski oraz Franciszek Frączek, umarli już w III Rzeczpospolitej. Nadal będąc przekonanymi zwolennikami, przynajmniej zasadniczych test Szukalskiego. O tym, że Marian Konarski, który co prawda porzucił manierę artystyczną Szukalskiego, był przekonany jednak co do jego tez dotyczących sztuki i kultury, świadczy bardzo późny tekst Mariana Konarskiego z lat 80. przedrukowany przez Pisma Podziemne, a w III RP przedrukowany także już publicznie. Osobowość narodu w sztuce i kulturze, której
może słowami takimi spokojniejszymi, bez właściwej Szukalskiemu niekiedy emfazy i przesady, powtórzył przecież jego tezy zasadnicze. Także szkoła Szukalskiego, idea tworzenia sztuki narodowej, która byłaby wyrazem odrębności Polaków, wyrazem ich podmiotowości, jest czymś żywym do dzisiaj. No i oczywiście to, że tradycja Szukalskiego jest żywotna, zwłaszcza w środowiskach nacjonalizmu niechrześcijańskiego, tak, gdzie toporzeł, który tutaj obok nas, którego wizerunek tutaj obok nas stoi, pełni rolę takiego emblematycznego symbolu przecież do dzisiaj, prawda? To są powody moim zdaniem wystarczające. Czy to jest pierwsza akcja, gdzie próbujecie przybliżyć opinii publicznej osobę Szukalskiego? To znaczy, oczywiście poruszaliśmy jego temat na jakichś spotkaniach wykładowo-dyskusyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Niklot. Również jeden z numerów biuletynu Trygław związanego z nami jest w dużej mierze jeden ze starszych numerów, już teraz chyba tylko w obiegu antykwarycznym czy w bibliotekach dostępny, był w dużej mierze poświęcony właśnie Szukalskiemu, gdzie przedrukowaliśmy zresztą jego taki manifest z przedwojennego, wydawanego przed wojną przez grupę Pisma Krak. Natomiast jeżeli mówimy o akcji ulicznej, która by takim wyjściu do ludzi wprost, prawda, to jest to pierwsza tego typu akcja. Podejrzewam, że przeciętny zjadacz chleba nie wie, kim był Szukalski, natomiast tutaj stoimy przed Akademią Sztuk Pięknych, czyli macie tutaj duży kontakt ze studentami. Jakie pan ma wrażenia? Czy studenci rozpoznają tą osobę? Wybraliśmy oczywiście miejsce nieprzypadkowo, właśnie dlatego, że tutaj jest uczelnia artystyczna, tak? To jedna z wiodących uczelni artystycznych w kraju w ogóle. Natomiast nie mamy na tyle dobrych kontaktów w świecie artystycznym, żeby tutaj jakoś to stwierdzić. Szukalski został w ciągu ostatnich lat nieco przypomniany, przede wszystkim przez dorobek profesora Lechosława Lameńskiego, który pisał o nim szereg artykułów i wydał dwie takie monumentalne książki o Szukalskim i o Szczepie. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, na ile ten dorobek trafił pod strzechy, że tak powiem, nawet jeżeli są to strzechy adeptów Akademii Sztuk Pięknych. To wymagałoby jakichś badań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Brzucha to lepiej nie. Kiepsko wygląda. Jesteśmy podczas akcji społecznej, podczas której przybliżacie postać artysty Szukalskiego. Jakie środowiska, jakie organizacje się zebrały w tej akcji? Znaczy, głównie to jest inicjatywa oddolna ludzi. Mój kolega, który jest członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa, czyli byłych antykomów Solidaruchów, szefuje Stowarzyszeniu Niklot. On to organizuje, on jest za to odpowiedzialny. Ale Szukalski nie jest własnością Niklota, jest własnością całego polskiego narodu. Nas wszystkich. I do tej akcji dołączamy się wszyscy. Ja osobiście jestem jednym z członków założycieli Rodzimego Kościoła Polskiego. Stanisław Szukalski to jest to, co nas łączy. Wielki polski artysta, znany na całym świecie. Na środowisko rodzimowierców, jakby pan w kilku zdaniach mógł opisać, co to jest? To są ci, którzy wiedzą, że Polska nie zaczęła się od tak zwanego chrztu Polski, czyli właściwie chrztu księcia Mieszka i jego drużyny, tylko że żeby Polska była ochrzczona po prostu, ktoś musiał ją zrobić, czyli przed chrztem to raczej zrobili ją poganie. Byliśmy tutaj wcześniej. Niektórzy myślą, że nawet od ładnych kilku tysięcy lat, no nie przesadałbym, ale zanim plemiona słowiańskie stały się Polską, były plemiona słowiańskie, były prasłowiańskie, więc historia nasza jest długa. Odwołujemy się do tej tradycji. Nie tylko chrześcijaństwo nas ukonstytuowało. Dużo wcześniej. Przecież to, co najbardziej konstytuuje Polaka, wolność. Skąd to mamy? Wolność nie może iść sama, bez granic, bo wtedy jest anarchia. Wolność musi mieć granice, wewnętrzne granice, te, które z nas wynikają, granice odpowiedzialności. Czyli moja wolność nie może ograniczać twojej wolności. Skąd to się wzięło? Z naszego słowiańskiego wiecowania. Nie jest prawdą, że z chrześcijaństwem dopiero kiedyś tam mieliśmy pierwszy Sejm. Ten pierwszy Sejm był
mutacją, był tradycją z naszych słowiańskich, a być może nawet prasłowiańskich wieców. Rozumiem takie postulaty demokratyzacji, oddolnej demokratyzacji życia publicznego, to w tej chwili postulują rodzimowiercy, tak? Znaczy po prostu wiedzieć, skąd jesteśmy i w jaki sposób się rządziliśmy. Wśród plemion germańskich było tak, że najistotniejszy był ten ich wódz i ten kult wodza tam był dużo bardziej trwały. To ich konstytuowało. U nas ten wódz bardzo łatwo mógł ulec zmianie. To wiec go wybierał na czas zagrożenia, a kiedy nie było zagrożenia, to książę, no książę jak książę, a rządził wiec. Dobra, dzięki.